cares for money. Paweł. For advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. Jarek. Day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the Agata. I just wanna feel this moment. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and oh yeahs. Paula. Fat all day, now baby we can parlay. Oh baby we can party. She reaps. Tie ups, I got a hook. Cause you see me in a suit with a red tie tied up. Victor Gris, nice to meet you. See as I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. Wow. Feel this moment. Michał. Feel this moment. I just moment. Now make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker. Adrian. And learned a lot, but I'm still. Cześć, nazywam się Adrian Popis i zapraszam was wszystkich na czołówkę klasy trzeciej Dzień jak co dzień. Maturzyści rocznika 2015 czekają na lekcję języka polskiego. Za każdym razem przed lekcją powtarzają sobie. Chłopaki nie płaczą. Chłopaki nie płacz pewka, bo tu miejsca brak. Na twe babskie łzy. Po ulicy miłość hula. Ale wchodząc do klasy, i tak każdy z nich miał pełne gacie. Usiedli w ławkach. Do klasy stanowczym krokiem weszła pani profesor Agnieszka Wojtyś. Wszyscy zaczęli z przerażeniem w oczach kiwać głową ze strachu, że pójdą do odpowiedzi. Następnie zadowolona profesorka przemierzyła ich wzrokiem i po chwili powiedziała: no to co klaso, popytamy dzisiaj? Wyjęła dziennik i pomyślała. Pani Anna do odpowiedzi. Gdy wstawała, chcąc dodać jej odwagi, wszyscy zawołali. Szczęśliwej drogi już czas! Na samym początku była już na przegranej pozycji. Pierwsze pytanie, Ania nic. Czego ona chce? Drugie pytanie, Ania dalej nic. Czego ona chce? W jej głowie krążyła tylko jedna myśl. Było już wiadomo, co się stanie.
Ania rzekła z rozpaczą. Pani odpowiedziała zdenerwowana. Już ci nie wybaczę, kolejny raz. Załamana Ania powróciła do ławki. Dodając jej otuchy, Ola rzekła. Bo tutaj jest jak jest, po prostu. I ty dobrze o tym wiesz. Ania spojrzała na koleżankę i zapytała. Powiedz czemu? Kasia rzekła. Ania musiała pogodzić się z całą sytuacją i taka to minęła lekcja języka polskiego. Przyszedł czas na lekcję języka angielskiego. Profesor Wojciech Jarząbek wszedł do klasy i... Cicho jakby cały świat zgasił światło, poszedł spać. A w klasie? Mamy kłopot, ty i ja. Między nami nuda, strach. I zaczął pytać. Do serca podchodzi mi lód. Szymon do odpowiedzi. Zmartwiony Szymon pomyślał. Jest mi niedobrze, jest bardzo źle. Znów się nie uda, znów będę sam. Może powtórzymy angielski? Nie, no co ty, tato? Odmień być. No daj spokój. No odmień, no. Weź się, tato. Bo nie odmienisz. Ta, nie odmienię. No to odmień. No, I? I. Am. Am. I am. No wiem, I am. You are. You are. No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty... Co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję, chyba uczysz się tego 5. rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. Ta, krew od razu. I bo czego to jest odmiana? No jak czego? No jakiego słowa? No słowa normalnie. Posiłkowego. No. Jakiego? Posiłkowego. Jakiego posiłkowego? Tu? Am? To be or not to be. O tym też nie słyszałeś. Jak to się mogło stać? To musiał być zły sen. Profesor Jarząbek załamanym głosem powiedział. Siadaj, nie gadaj, śliczne kochanie. Nic ci nie nada, twoje płakanie. Zdruzgotany nauczyciel nie był w stanie poprowadzić dalej lekcji i tak skończyła się lekcja języka angielskiego. Pani Kania weszła do klasy. I szukała chętnych do odpowiedzi. Nie znalazł się żaden odważny. Więc nauczycielka wybrała Kasię. Kasiu, proszę cię do odpowiedzi. A w głowie Kasi. Wciąż nie zrozumienie, dlaczego właśnie ja. Pani zapytała. Pamiętasz, o czym mówiliśmy na wczorajszej lekcji? Wtedy Kasia odpowiedziała. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień? Nauczycielka spytała. Dlaczego w Afryce są pustynie? Nie wiedząc co powiedzieć, Kasia odpowiedziała. Dziwny jest ten świat. Zdziwiona pani zadała następne pytanie. Co wiesz o mieszkańcach Afryki? Bo murzyn z Afryki to kocha jak dziki murzyna, murzyna, ach nie. Bo murzyn z Afryki to kocha jak dziki murzyna, murzyna, ach nie. Pani Kania, zaskoczona odpowiedzią, zadała kolejne pytanie. Co wiesz o mieszkańcach Azji? Bo Chińczyk to zdrajca i żółte ma jajca, Chińczyka, Chińczyka, ach nie. Bo Chińczyk to zdrajca i żółte ma jajca, Chińczyka, Chińczyka, ach nie. Nauczycielka przerwała odpowiedź Kasi i zapytała. Jak ty z taką wiedzą zdasz maturę? Na to Kasia odpowiedziała. Mnie się nie martw, bo mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Dobrze, Kasiu, siadaj. I tak zakończyła się lekcja geografii.
Jakimś cudem dotrwaliśmy do lekcji matematyki z panią Grażyną. No i się zaczęło. Pani wyciągnęła dziennik, popatrzyła na listę. W klasie zapanował spokój. Wszyscy z głowami w zeszytach wyczekiwali, kto będzie następny. Pani jest przy numerze 2. W klasie cisza. Gdzie jest Ola? Ola, ola. Czy ktoś widział Olę Maj? Znowu się spóźniłaś. Jesteś w niebezpiecznej sytuacji do odpowiedzi. Ile to jest 2 razy 2? I co ja robię tu? Aleksandra, siadaj na miejsce. Zabierasz nam tylko powietrze. Uczniowie wywnioskowali z jej miny, że nie ma co liczyć na drugą szansę. Ola wróciła na miejsce zdenerwowana. Pani Grażyna wstała, popatrzyła na klasę i spytała. Gdzie ten, który powie mi? 4 razy 4. 4 razy po 2 razy, 8 razy, raz po raz, o północy ze 2 razy i nad ranem jeszcze raz. A cóż to za kwiatki? Paweł, pamiętasz, o czym mówiliśmy na ostatniej lekcji? Po krótkim zastanowieniu powiedział. Powie matematyka, kręci mnie. To matematyka. To matematyka, kręci mnie. Nie, 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 nie obchodzi mnie. Doskonale wiedzieli, co począł Paweł i wcale się nie dziwili, że odpowiedział pani. Pomyliłem się jeszcze raz. Pani po chwili zastanowienia odpowiedziała. Zamilcz, zamilcz, już nie chcę słyszeć ciebie nigdy więcej. Ocena. Mniej niż 0. W tych ekstremalnych warunkach czas płynie nieubłaganie. Zanim więc obejrzeli się, był już koniec lekcji. Pakując plecaki powtarzali sobie. Odwracając się za siebie, na dowidzenia krzyknęli. Hasta, 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 hasta la vista. Także, no panowie, rozczulcie się nad sobą. Dobra, dobra, no chodź. Dzisiaj? Chyba tak. No, dobra, na dzisiaj starszy. Chwila, bo się zgubiłem. No, była tak zestresowana, że nie mogła z siebie nic wykrztusić. Tak. Może... Paweł Cieślakiem, Kreska, Jenice, pozdrowia. Ten biceps zabija. Nie, to co? A czekaj, to od razu... Cicho, dziękujemy.